Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na pierwszy odcinek z Forza Horizon RP, przygody Krzyśka i jego rodziny oraz jego kolegów. Moi drodzy, zapraszam was na odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję oraz lajka, jeśli taki film wam się podoba, będę robił ich po prostu więcej. Dzisiaj tata zlecił nam zadanie, musimy jechać z jego autem i wymienić mu opony na zimowe, dlatego że już jest późna jesień i należałoby to w końcu zrobić. No, ojciec kurczę jest, wiecie, taki przezorny, no i nie chce raczej skończyć w rowie z jego samochodem. To jest jego fura, jest w doskonałym stanie, nic tutaj absolutnie nie jest zepsute. Tata lubi mieć wszystko działające jak trzeba. Krzysiek dopiero co nauczył się jeździć, także tata naprawdę ma do niego duże zaufanie, że mu tak po prostu furę powierzył. Ale dobra, no, może jakoś dojedziemy do tego warsztatu. Mamy założyć nowe opony zimowe, a także wyważyć, no, my nie będziemy tego robić, tylko mechanik, po prostu mu to zlecimy. Krzysiek ma ambicje zostać prawdziwym wyścigowym wariatem. Chciałby także kupić sobie pierwszego jakiegoś gruza do nauki driftu, ale do tego jeszcze daleka droga, bo póki co to właśnie, on ledwo co jeździ, ale naoglądał się tych różnych filmów i seriali motoryzacyjnych i też by tak chciał. Póki co jeździ sobie Nissanem od taty z napędem naprzód i no, tata mu pozwala na takie akcje jak teraz, czyli do wulkanizatora. O, jedziemy. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Stłuczona lampa. Zobaczmy, zobaczmy. Krzysiek, coś ty narobił. O Jezu! Trzeba uważać, żeby się z nikim nie zderzyć. Dobra, fura jeszcze jakoś jeździ. Coś mamy z prowadzeniem, nie taki, skrzynia biegów. O rany! Nie, będę musiał dać coś naściemniać, że samochód się popsuł sam z siebie. Się po prostu samochody zużywają, no. Jak się jeździ, jak się ich używa, wszystko się zużywa, prawda? Coś tam mu wykombinuje, no. Chyba trochę, no, ale trudno. Zmienimy mu te opony, będzie zadowolony. Kawał drogi mamy do tego wulkanizatora. Tata sobie znalazł takiego ulubionego. A ulubionego dlatego, że jest najtańszy. Tata lubi po taniaszce naprawiać swój samochodzik. Mimo, że to jest naprawdę fajna fura. Nie wiem. Ale jak tak lubi, przecież nie będziemy mu bronić, prawda? No i dojechaliśmy. Tutaj jakiś ciągnik. Ale są jakieś koła. Dobra. Czas zmienić na jakieś dobre zimówki, no nie? Się zastanawiam, czy może by mu jakiś tuning samochodu od razu zrobić? Jakieś fajowskie poszerzenie czy coś? Ale nie, no tata mnie zabije już całkowicie. Dobrze, że się wulkanizator zlitował, nam tą lampę wymienił. Teraz możemy sobie zainstalować oponki zimowe na zimę. Ja nie wiem, czemu tata się z tym tak... Przecież samochody z napędem naprzód i tak w zimę super sobie radzą, czy nie? Moglibyśmy mu tu jeszcze poszerzyć, felgi zmienić, ale trzeba przyznać, że nie, wolę już dzisiaj nie mieć więcej problemów. Zostawmy samochód taki, jaki jest. No trochę sobie posiedzieliśmy u wulkanizatora. Ten przy okazji zdradził mi, że jest jakiś taki undergroundowy event w kopalni, właściwie undergroundowy, taki no nie do końca legalny, no nie można powiedzieć, że to jakiś underground, że tam nie wiadomo co się będzie działo, tylko po prostu taki no nikt nikogo nie informował, spotyka się tam parę osób na jazdę offroadowymi autkami, takimi hardkorowymi, więc wulkanizator dał tutaj znać Tomkowi, że może wpaść sobie pooglądać. Problem w tym, że Tomek nie ma swojego auta, więc będzie musiał pożyczyć auto od mamy. Mama taka trochę bardziej łaskawa i daje mu czasami się gdzieś tam przejechać po mieście czy coś, czy po okolicy, żeby Tomek kurczę gdzieś doświadczenia nabrał, przecież on totalnie nie umie jeździć, nie?
Widzieliście, co zrobił przed chwilą z samochodem taty. Dobrze, że się ten wulkanizator zlitował. Całą noc zajęła mu naprawa, ale finalnie chyba nic nie będzie widać. Trochę szpachli, trochę tego, trochę tamtego. I samochód jakoś działa, no. Uwaga! Tak jest. Jedziemy na skróty, bo tam byśmy musieli jechać na około. Nie chcę tak daleko jechać. A tutaj pojedziemy sobie trochę drogami polnymi. I będziemy wow, gościu! Kurczę, jakie wariaty tu jeżdżą. Pojedziemy drogami polnymi, to trochę szybciej będziemy na... wow! Cholera! Poważnie? Nie, nic poważnego na szczęście, dobrze. Już myślałem, że uszkodziliśmy mamie także samochód, ale chyba nie będzie tak źle. Zdaje się, że ta droga na wprost prowadzi do kopalni, także tam sobie pojedziemy. Może trochę... Tak, będziemy mieli tutaj trochę pod górę. Zabłocimy mamie odrobinę samochód, ale myślę, że tam gdzieś się umyje potem autko. O, w drugą stronę pojedziemy sobie przez tamę, to auto się umyje, nie? Kurde, pewnie, że tak. Tam jest trochę wody. Musimy tutaj ostrożnie, bo powiem wam, że Golfik mamy to nie jest takie usportowione auto jak taty i trochę jednak gorzej się prowadzi. Trzeba na niego uważać. Zresztą, mimo że to nie jest usportowione auto, to jednak to zawieszenie jest tutaj twarde dosyć. Możemy je uszkodzić, jak będziemy jeździć za szybko po tych takich wertepach. Zdaje się, że jesteśmy już blisko kopalni. Tu za moment chyba będziemy dojeżdżać do bramy. Gdzieś tutaj był wjazd, nie? Tomek, widzisz, że coś tak pusto na tej drodze? Może czas przetestować trochę swoje umiejętności golfiną? Trudno, najwyżej mama będzie trochę zła. Chyba nic się złego nie stanie, dosyć szeroko tu mamy. Trochę zaczął wypadać. Jest dobrze póki co. Trzęsie strasznie tym autem. Czy tu ludzie w ogóle nie uważają? Wow, ale super. Krzysiek w niebo wzięty. Tu już jest droga asfaltowa, to gdzieś za daleko wziął i pojechał ten Krzysiek, nie? Nie, dobrze, tutaj jest dopiero wjazd. Spoko. To jest też chatka kolegi. Możesz ty! Trzeba uważać na to auto. Potem ani tata, ani mama nam nie da żadnego, nie? A będziemy musieli jeszcze pojechać po naszego gruza. Ewentualnie zadzwonimy po kolegę, no już trudno. Dobra, przejeżdżamy przed bramę. Pyk. I jesteśmy, moi drodzy, jesteśmy na kopalni. Teraz zobaczmy, jak będą wyglądały zawody samochodów offroadowych.
wczuł się w to mega, chociaż on by chciał zacząć bardziej od wyścigów szosowych i jakby w ogóle jakikolwiek samochód zdobyć, także to jest na pewno jego jakaś najbliższa przyszłość. Póki co to te samochody, o Jezu, jakie tu wertepy są. Póki co to samochody offroadowe, tak jak tutaj widzieliście, to jest jakaś jego daleka przyszłość, a i tak niepewna, bo on sam by się widział raczej jako taki drifter, jako taki ścigant, jako taki ziomeczek od tych tematów, a nie bardziej od takich offroadowych rzeczy. Uuu, jaka hopa tutaj była! No, nie wiem, czy mamuśka będzie zadowolona z zawieszenia w tym aucie, bo jak będziemy tak hopać, to z auta może nic nie zostać, jak dojedziemy na chatkę. Zobaczymy, może nie będzie tak tragicznie. Tomek trochę się nabuzował całym tym wydarzeniem, ale niestety ma samochód z napędem na przód, wobec czego nie da rady tak fajnie wejść w poślizg jak te samochody offroadowe, a zwłaszcza Fordzik, który wpadł mu w oko. Mama nie będzie zadowolona, na pewno. Ale trudno, no, może się nie skapnie, w końcu to mama. Czekaj, gdzieś tutaj na dół sobie zjedziemy. Mieliśmy przejechać przez tam, ale chyba wyjechaliśmy w zupełnie innym miejscu niż Krzysiek sobie zakładał. Dobra, Krzysiek. Ożeż ty, patrz, jak oni tu jeżdżą nieuważnie! Rany! Gościu, weź stąd spadaj! No nie. Krzysiek ma przerąbane u rodziców. Samochód brudny. Na myjnie nie ma kasy. Trzeba gdzieś tutaj coś wykombinować. Zaraz, w tą stronę będzie tama. Pojedziemy tam się umyć. Zobaczymy, jak autko to przyjmie. Kurde. Ten taki podjarany tym całym występem i tym wszystkim, że teraz to ciśnie. No zresztą widzicie, że tutaj wszyscy kierowcy tak cisną. Musimy uważać na te fotoradary, ale kurczę, to w sumie i tak na mamę wszystko przyjdzie, także spokojnie. O to się mama będzie zastanawiać, kurczę, ja już za szybko jeżdżę? Przecież ja i tak bardzo wolno jeżdżę. I tyle mandatów mi przychodzi? A Krzysiek w pokoju śmieje się na głos. Czekaj, gdzieśmy tutaj pojechali z tym Krzyśkiem? Aha, już chyba wiem gdzie. Dobra, będziemy musieli skręcić zaraz w prawo na tą tamę, ale trochę brudu już nam odpadło z samochodu, nie? Już nie jest tragicznie, jeszcze byśmy tylko trochę go tak przemyli i by było fajnie. To może będziemy to nazywać naszą taką myjnią samochodową, jak będziemy wyjeżdżać może jeszcze z kiedyś jakichś zawodów z kopalni, to tutaj od razu będziemy mieli myjnię. I zajeżdżamy. Kurde, fura zrujnowana. Zobaczmy, jakie są uszkodzenia w ogóle. 26% uszkodzeń przedniego zderzaka. Jak to w ogóle wygląda? Ała. Najgorsze jest to, że tutaj wszyscy kierowcy tak jeżdżą. Ciężko ich wyminąć, nie? Krzysiek, co ty? Co ty teraz zrobisz? Powiesz mamie, że tak już było i tyle. Czy nie? Pewnie! Lekko, mama się chyba nawet nie skapnie. A jak cię skapnie, to powiesz, że jesteś jej kochanym synkiem. Wszystko ci wybaczy. Tak, takie są mamy. Spoko, mama już sobie to naprawi. Skrzynię biegów też. Bo tutaj Krzysiek ma problem ze sprzęgłem. Nie wie, kiedy ma wciskać. Ups! Jakoś może dojedziemy jeszcze tym autem. O rany, tutaj trochę żeśmy uszkodzili na tych wertepach. Sterowanie uszkodzone w 5%. No, niezbyt. Ale może jakoś to będzie. Ciekawy jestem, w jakim stanie będzie pierwszy samochód Krzyśka, jakiś gruzek. I tak stawiałem na jakieś BMW E36, taki typowy gruzol. Na pewno coś z napędem na tył, no bo będziemy troszeczkę próbować driftować i takie sprawy.
Na pewno będzie trzeba zrobić tam jakiś tuning, ale wiesz, to wszystko są pieniądze, nie? Krzyśka nie stać na to wszystko teraz, więc no Gruzka będzie musiał sobie jakoś uzbierać. Na razie będzie pomagał kolegom w różnych rzeczach. Może się trochę od nich pouczy jeździć, ale tak to ciężko. No po prostu jest ciężko, nie? Coś zarobić dla Krzyśka. On ma dopiero 18 lat. Ło, Krzysiek! Mamie chyba też przydałyby się jakieś nowe, lepsze opony, żeśmy je tam trochę na wertepach zniszczyli, no nie? Ale dobra, będziemy sobie już powolutku jechać do celu. Czyli do domu chyba już, nie? Krzysiek nabuzowany tymi emocjami. Mama w ogóle miała gdzieś na zakupy dzisiaj jechać. Może byśmy z mamą pojechali ją zawieźć? Byśmy jeszcze trochę powiedzieć, nie, lepiej nie, bo jeszcze się skapnie, że to coś my popsuliśmy i będzie na nas, nie? Bez sensu. Pojedziemy oddać jej samochód, niech ona sobie sama jedzie na te zakupy. Myślicie, że zauważy jakieś uszkodzenia? Chyba nie. Zobaczcie, z tyłu wygląda super, nie? Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, panie Tom. Wszystko będzie dobrze, panie Krzyśku. Tak. Krzysiek strasznie lubi, jak ta furka pierdzi czasami, jak się zjeżdża z górki. Tak. Nie, może taki zwykły golfik, nie? To jednak coś tam w sobie ma. Ma w sobie trochę ikry. Trochę dzielny jest. Kurde, Tomek wjechał. Kurde, Krzysiek wjechał pod prąd? Co ten Krzysiek? Nie wiem, to chyba nie jest pod prąd. Dobra, nie, wszystko gra. To jest taka dwukierunkowa, bardzo wąska. Spoko. Zbliżamy się powoli do domku. Ostatnia przygazóweczka na prostej. Dobra, się kurczę trafili tu gdzie trzeba, nie? Bo będą problemy jak znowu skończymy w jakimś murku. O kurczę, udało się. Także co, moi drodzy, ja was bardzo proszę, żebyście pisali, jaki gruz Krzysiek sobie ma kupić, jaki gruz ma sobie ogarnąć. Nie wiem, czy to będzie miało związek z jakimś kupnem, bo no tutaj z kasą to ciężko, nie? Praktycznie za każdym razem, jak gdzieś wyjeżdża Krzysiek furką, jest rozwalona, czy to taty, czy to mamy. No ale spoko. Ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 RP. Trzymajcie się dzielnie. Hejas.